Proszę Państwa, strażaku patronuje święty Flobio, żołnierz Legionów Rzymskich, którego cechy osobowości mogą być przykładem i wzorem dla wszystkich ludzi pełniących służbę dla społeczeństwa. I tak wypełnianie swojego obowiązku rozumieją strażacy, dla których takie wartości jak ofiarność, poświęcenie czy bezinteresowność nie są pustymi słowami. Profesjonalizm strażaków to niezbędny warunek zwiększenia bezpieczeństwa państwa. Dzisiejsze święto jest szczególną okazją, by podziękować strażakom za ich pracę, za ich służbę i za to, że można na nich zawsze liczyć. I za tą codzienną pracę, za trud, za te wiele akcji ratowniczo-gaśniczych, za narażanie swojego życia, zdrowia. Chciałbym wszystkim strażakom, zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych podziękować. Dziękuję druhom ochotnikom. Wasze wsparcie jest dla nas nieocenione. To, że jesteście, to, że jest 16 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 9 w KSRG, jest dla nas wielkim sukcesem. Kilkuset strażaków ochotników na co dzień nas wspiera. Mamy jednostki, które mają po 150-200 wyjazdów właśnie. Czyli proszę Państwa, praktycznie można powiedzieć, co drugi dzień, albo i częściej wyjeżdżają do zdarzeń. Wasza pomoc jest dla nas nieoceniona, bardzo potrzebna i liczę, że tak dalej będzie. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość jest dobrym momentem, by naprawdę w paru słowach podsumować miniony już rok 2015. Już minęło, sprawa trochę czasu, ale w paru słowach na temat tego, co się w tamtym roku działo, muszę powiedzieć. Był to rok szczególny. Naprawdę udało nam się w komendzie bardzo wiele zrealizować, bardzo wiele pozyskać i funduszy, i sprzętu, i urządzeń. Parę słów. No, najważniejsze w tamtym roku, co się działo w naszej komendzie w zakresie inwestycyjnym, to była termomodernizacja dwóch budynków jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ulicy Przemysłowej. W tamtym roku, proszę Państwa, korzystaliśmy sprzętu pożarniczego, samochodów na kwotę 6 380 000. Naprawdę siedział wielu naszych samochodów, jest to dzisiaj niewiele ponad 6 lat, a ja pamiętam czasy, gdy zbliżała się do 20 lat. W tamtym roku parę słów to, co pozyskaliśmy, no to przede wszystkim samochód drabina. Ona zrobiła głównie ten koszt, 3 100 000, drabina 42 metry, złamanym przęsłem. Na terenie województwa jest tylko jeszcze taka jedna we Wrocławiu.